Siema, witajcie w Zagrajmy w Sonic Generations w wersji na PC-ta. Zaczynamy, nowa gra. Tak. Grę ograłem, znaczy ograłem. Grałem w nią jedynie na Xboxie 360 w demo, co zresztą widzieliście w pierwszym odcinku Piwnych Wieści. To była moja jedyna styczność z tą grą. I ostatnio nabyłem sobie okazyjnie wersję PC i teraz wam ją prezentuję. Ogólnie na początek miałem niemiłe zaskoczenie z tą grą, ponieważ ona ma kosmiczne wymagania sprzętowe, naprawdę. W porównaniu z tą grą to chociażby Crysis to nawet wypada korzystnie. Ta gra, jak ustawimy tutaj 720p i 60 klatek, to ona mi trochę laguje, znaczy spada animacja do jakichś 15-20 klatek na tych levelach tych nowoczesnych, to znaczy, no właśnie klatki mi się chyba oświetlają, muszę to zlikwidować. Okej. Na tych nowych levelach animacja spada mi czasami do 20 klatek, czyli na tych, co jest widok za plecy z tym wysokim, współczesnym Sonikiem. Bo na tych tutaj, takich jak ten teraz, to zawsze mi śmiga. Dlatego włączyłem po prostu... Musiałem w opcjach przestawić na 50 klatek, 60 to jednak było chyba za dużo. Pomimo, że mam dość nie najgorszy sprzęt, ale... Widocznie ta gra jest tak zoptymalizowana, lub ewentualnie te 60 klatek to jest faktycznie może takie duże obciążenie, nie wiem, trudno powiedzieć. W każdym razie gramy. Cóż, level pierwszy pozwolę sobie przegadać, bo już go przechodziłem w demku na Xboxie, no, w Piwnych Wieściach pierwszych, jak wspomniałem. Ale sam jestem ciekaw tych dalszych leveli, bo nie, jak mówię, nie grałem wcześniej w pełną wersję tej gry. Kurde, tyle pierścionków. No nie no. Ale to ogólnie nie będę się starał przechodzić gry na 100%, także... Po prostu chcę ją tylko przejść i chcę zobaczyć, jakie są w niej levele. A spinki żadnej na 100% nie ma, także... Nie będę się przejmował jakimiś pogubionymi pierścionkami. Choć oczywiście pierścionki to życia, więc będę się starał je zbierać. Ale grafika ładna jest, nie mogę powiedzieć. Bardzo ładna. O, szedł jak przecina. Jaka ranga? B, kurde, nie najlepiej. Dobra. Obejrzymy sobie teraz filmik. What's going on? You having a party or something? Surprise! Aw, you guys. Impreza urodzinowa Sonika. Impossible to surprise you. You totally got me this time. I had no idea. Yeah, right. No, przyznam się szczerze, że wolę jego starszą wersję. Czyli tą, która nie gada, tą niższą, z Mega Drive'a. Thank you.
pytałem o tu kolorami, bo szczegółowo jeśli się o to chodzi o realistyczność, to tutaj nie można się nachwycać. Ale kolory są piękne, właśnie Drinking Zone, zobaczymy jak będzie dalej. Jestem ciekaw jak wyglądają po odświeżeniu inne levele. Teraz będziemy grali chyba Green Hill Zone właśnie w nowej wersji z zapleców, także to będzie również level, który pokazałem w Piwnych Wieściach. Także w demku na Xboxie dali nam dwa pierwsze levele z gry. Specjalnie włączyłem wyświetlanie klatek w prawym dolnym rogu, żeby zobaczyć ile będzie mi wyłapywać klatek. Już spadło. 30, 40. Trzyma, ale jak grałem właśnie na 60 klatkach, to strasznie klatki mi spadały. Kurczę. Kurczę, no nie. Znowu nie podskoczył. Szybka gra, już ciężko ogarnąć, co jest grane. No dawaj rybko, ha, kombosy, dobra. A w ogóle gram na padzie, bo ten, na klawiaturze to było niewygodnie. Jak ktoś, ogólnie jak ktoś gra to na komputerze, to polecam mu od razu niech podłączy sobie. Ale ham. Jak ktoś gra to na kompie, to niech od razu podłączy sobie pada. Bo tak ktoś nie ma się co męczyć. Na padzie jest naprawdę bardzo wygodnie. Tak jak w zasadzie na konsoli. Jaki debit! Pamiętam, w tle widać już te fragmenty, które już przebiegłem. Ogólnie Green Hill to chyba mój ulubiony świat z Sonica. To jest najbardziej kolorowy. Ale dał mi! Kurde, mylę ten przycisk. Ale tutaj dałem ciała. Dawaj Sonic, trzeba się zrehabilitować. No, teraz było lepiej. O właśnie, ten przycisk trzeba wciskać. Ogólnie jak widzicie, gra jest bardzo zrobiona po Xboxa, bo nawet jak mi podpowiedzi wyskakują, to są w podpowiedziach podane przyciski Xboxowe. No co jest, nie chcę mi robić kombosu za sranie. Dobra, zaliczamy. Green Hill Zone wersji współczesnej i znowu mi trochę brakło, ale nie jest źle. Dobra, czas obejrzeć kolejną animację. Tailsa już uwolniliśmy.
body in a black limbo. I'm gonna have nightmares for weeks. Is it me, or is that place we were just in awfully familiar? Not to me, but this place looks like something sucked all the life and color out of it. Totally strange. No stranger than rescuing genies and magic books or saving aliens in an interstellar amusement park. I'm more concerned about finding our friends. Hey Sonic, I saw something over there in the distance. Dlatego wolę starą wersję Sonika, bo nie jest tak wygadana. W zasadzie to nic nie mówi. A temu się gęba nie zamyka. O, mamy i starego Sonika. Czyż on nie jest ładniejszy? Bardziej proporcjonalny, nie ma takich wielkich, długich nóg jak struś. Tails ma dwa ogony, a nie trzy? Dobra, Green Hill odzyskało kolory. Pięknie. No i Drakiem mogę sobie zmienić. Save'a mi zrobiło. Dobra, skoro zrobiło save'a, to znaczy, że mogę w tym momencie... O, kolejne światy. Tu mogę? Znaczy, że mogę w tym momencie zakończyć grę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.